Jeżeli masz kryzys, no to na logikę, jeżeli nic nie będziesz robił, to on się nie, nie rozwiąże. Rób cokolwiek. Cześć, tu Greg Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmy od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynaj! Jestem e, pod wrażeniem, gdyż dziś moim gościem jest Grzegorz Kiszluk, twórca magazynu Brief. Widzę, że masz dobre samopoczucie. Naturalnie. No, no, ja też chciałbym być tak pod wrażeniem. Wstajesz rano, patrzysz w lustro, jesteś pod wrażeniem. I jak patrzę na Ale ciebie, tak jestem pod wrażeniem. Najgorzej jak patrzysz przez okno i jesteś pod wrażeniem. Gdyż nie widzisz nic. Bo smog jest, tak. Bo jest smog. No właśnie. Tak ten dzień dzisiaj się zaczął. Mm -hmm. Magazyn Brief. Cóż można powiedzieć więcej o, o branży marketingowo-reklamowej w Polsce, jeżeli się nie śledziło i się nie zna tego magazynu? Wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej kultowy magazyn w tej kategorii. Wiesz co, mam nadzieję, aczkolwiek tak się składa, że przed chwilą mieliśmy taki, taką burzę mózgów, dlatego, że pracujemy nad, ciągle pracujemy, ja ciągle staram się zmieniać, udoskonalać, codziennie rano zadawać sobie pytanie, dla kogo to robimy, kto jest naszym czytelnikiem, czy, czy, czy widzem, czy słuchaczem, co, co jakim językiem, kto to jest, a w związku z tym, jakim językiem do niego trzeba mówić, ten rynek się bardzo zmienia, i właśnie jestem po takiej burzy mózgów tu wewnątrz redakcji na temat tego, co, co planujemy w niedalekiej przyszłości. Również w związku z 50 kreatywnych, o których mam nadzieję jeszcze porozmawiamy. Natomiast teraz, kończąc tę myśl, chcę powiedzieć, że właśnie rozmawialiśmy, na, zastanawialiśmy się bardzo, bo mamy tam jakieś też szczątkowe badania na temat tego. Jaka jest w tej chwili, jakie jest postrzeganie tej marki Brief? Jaka, jaka jest świadomość? I dochodzę do wniosku: Może to też e, tu poprosimy słuchaczy, ewentualnie, jakby się chcieli też na ten temat wypowiedzieć, bo mam wrażenie, że rzeczywiście to, co mi się udało w życiu poza dziećmi, to, to stworzyć właśnie markę. Mhm. I Brief miał kłopoty przez ostatnie dwa lata z różnych. Powodów, głównie finansowych, zmiany rynku, zmiany koniunktury na rynku, itd. I na własnym organizmie doświadczyłem tego, co to znaczy marka. Marka. Marka, która trwa niezależnie od tych właśnie. Wzlotów, upadków finansowych, organizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Myśmy musieli zamknąć papier. Nie ma magazynu papierowego. Ja się bałem, że to będzie oznaczało, że nikt ze mną nie będzie chciał rozmawiać, bo mamy tylko stronę i mamy projekt 50 Kreatywnych. W tej chwili jeszcze uśpiony projekt Brief for Poland, czyli skierowany do regionów. A okazało się, że nie, że to nadal funkcjonuje. Brief to jest bardzo. Tylko to, o czym. Co, co, co wywołało tę przedługą moją wypowiedź, to właśnie to, że w czasie tego, tej burzy Mózgów, godzinę temu doszliśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o to starsze pokolenie, tak w moim wieku, Czyli ludzie, którzy w 90 roku wieku 30 lat zaczynali w ogóle na ziemi niczyje mm -hmm. tę te, przygodę z reklamą, najpierw to była przede wszystkim reklama o marketingu, mało kto słyszał, mm -hmm. e, to ci tych, w, w świadomości tych ludzi, właśnie, brief ma nadal pozycję i to śmiem twierdzić, proszę, jak ktoś inaczej uważa, zaprzeczyć. Ma bardzo pozytywną markę, bo to był magazyn pisany, i to jest marka, która ludziom wielu kojarzy się z tym, że w tym pierwszym okresie rozwoju rynku reklamy, szczególnie, oni się uczyli od nas. Ja przyszedłem po sześciu latach doświadczenia w reklamie, dwóch latach wydawania takiego magazynu, który się nazywał Impact, było coś takiego, czyli przyszedłem z, do, wydaje mi się, olbrzymim bagażem, Wtedy jak na tamte czasy wiedzy i doświadczenia sześcioletniego w reklamie. E, ale to, to były takie czasy, że to wystarczyło. Natomiast myślę, że to pokolenie najmłodsze już nie kojarzy briefów w taki sposób. I jeżeli nie rozmawia z rodzicami oczywiście <śm> na ten temat. Ciekawe. Ale chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić, bo obserwujemy ten rynek, patrzymy. Ja, 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 mimo wieku, mam wrażenie ciągle, że nadążam trochę za, za tymi czasami mm -hmm. i trochę się zachowuję też, jak to, to może nie, nie pokolenie Y, ale mielsi, ale ja też zaczynam dzień z, ze smartfonem. Też, uwaga, nie czytam magazynów, nie czytam gazet. Mm -hmm ale uważam, że wiem wszystko, co, co jest w tych magazynach. Może layout bym nie rozpoznał mhm. teraz między polityką a, yy, a, a, a newsweekiem i niech kto myśli, co chce, ale taka jest prawda. Mhm. Dlatego, że śledząc Twittera, będąc aktywnym na LinkedInie, będąc aktywnym na Facebooku nawet, chociaż tam jest ostatnio coraz gorzej, nie, człowiek ma świadomość tego, co się dzieje w polityce, i w sporcie i, 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 i w gospodarce przede wszystkim. No właśnie, czyli te zmiany w sposobie konsumowania mediów, to, że dzisiaj dostawcą mediów są media społecznościowe, to miało wpływ na to, jak. To zadecydowało o tym, że zdecydowaliście się zamknąć magazyn drukowany i przenieść się w całości do internetu i, i szukać tutaj nowej tożsamości w oparciu o, o brand? Tak, aczkolwiek na to nakłada się sytuacja ekonomiczna, finansowa, bo. Żeby robić dobre, wartościowe pismo, magazyn, tak jak myśmy robili, mam nadzieję, poświęcony, poświęcony merytorycznej stronie marketingu, głównie reklamy w tym, to, to to wymaga ludzi, którzy się na tym znają, solidnego przygotowania, dopracowania, a w związku z tym to są koszty. Myśmy zatrudniali ja miałem kilku dziennikarzy, bywały okresy już kilkunasty dziennikarzy, to, to była olbrzymia armia ludzi, a nakłady się zmniejszały, dlatego że nigdy, wprawdzie, nie żyliśmy z, ze sprzedaży głównie, ale nakłady się zmniejszały, więc rzeczywiście sytuacja i to, co, co, co obserwowaliśmy już, że ludzie. Owszem, jest coś takiego. Powiem Ci, że to jest fajne, że. Nie, my dostajemy bardzo często do tej pory zapytania o reklamy w briefie. O, okay. W tym papierowym. Czyli ludzie nie wiedzą, że go nie ma i nadal chcą wydawać pieniądze. Dokładnie. Mało tego, ludzie czytają brief. Ba, zdarza się, że rozmawiasz z kimś i ten ktoś mówi, że właśnie dostał najnowszy numer. Mhm. I, I nie jest to kłamstwo. To jest... Nieświadomość. To jest nieświadomość, i, i, ale to też jest dla mnie miły dowód na to, że ten brief funkcjonuje i on ma taką, ta, ta marka. Sorry, że się tak, tak o swojej Marcie wypowiadam i mówię, ale y, mam wrażenie, że ta marka była zawsze taka aspirująca, miała charakter aspirujący, że można było o innych tytułach na rynku powiedzieć, a to taki super, super ekspres. Natomiast jak się zapytało o brief, oczywiście czytam brief, mhm. i to, wypadało ten brief mhm. czytać, więc jestem z tego bardzo zadowolony. No, ja, ja też miałem takie odczucie, kiedy, kiedy dostałem najpierw nominację, a potem znalazłem się w gronie 50 kreatywnych brief. Tak. To też od razu poczułem to jako pewnego rodzaju powiew splendoru. No, gdyby ta marka w mojej głowie nie funkcjonowała tak. od lat, no, a ja gdzieś tam z rynkiem marketingowym jestem też związany już od pewnie 15 lat, więc, więc jakby te dawne czasy briefu mocno się zakorzeniły w mojej głowie, to od razu też poczułem pewien splendor. Gdyby to było. 50 kreatywnych magazynu X, to prawdopodobnie nawet bym tego nie zauważył. Więc też podzielam to Twoje odczucie, że marka ma ewidentnie taki charakter no, prestiżowy. Gratuluję Ci oczywiście tego wyróżnienia, miło to słyszeć. Gratuluję szczerze, bo to rzeczywiście jest tak, bo w tym przypadku to już była druga edycja teraz, ta ósma edycja była drugą z kolei, kiedy. Nie my decydowaliśmy o tym, kto zostaje w 50, tylko kapituła. Więc tym bardziej, ale też dopowiadając to, co powiedziałeś, to chyba jednak rzeczywiście miło trzeba się z Tobą zgodzić, bo przez pierwsze 6 lat to był nasz. Kaprys, że tak powiem, kto był, znajdował się na liście 50. I jak ktoś pytał, a dlaczego kogoś tam nie ma, albo dlaczego jest, to odpowiadaliśmy, bo tak postanowiliśmy w redakcji. Więc chyba to dobrze funkcjonowało i rzeczywiście mieliśmy te gale w bardzo prestiżowych miejscach i, i, i przychodzi mnóstwo ludzi. I, 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 I chyba marka też jest, marka 50 kreatywnych też mam nadzieję, jest rozpoznawalna. No właśnie. Czyli kiedyś to był magazyn, magazyn drukowany, i to był jakby filar budowy marki Brief. A czym dzisiaj jest marka Brief i jakie inicjatywy za nią stoją? Co jest dzisiaj tą esencją? Mhm. Już od bardzo długiego czasu, jak Brief istniał w tej formie podstawowej, że tak powiem, głównym produktem był magazyn, Rynek się tak, tak ewaluował, że wszyscy zrozumieliśmy na rynku, że samej sprzedaży magazynu, nawet samych reklam, chociaż ten pierwszy okres, nie mogę narzekać, było reklamodawców wielu, bo reklamowały się agencje reklamowe, domy mediowe, co dzisiaj jest ewenementem zupełnie, to szybko zorientowaliśmy się, że taki magazyn, taką markę należy obudować eventami. I im więcej takich eventów masz, tym z ekonomicznego punktu widzenia jest lepiej. Więc myśmy, dzięki Bogu, wpadli dosyć szybko, bo to było chyba z 15 lat temu, na taki projekt, na, na stworzenie projektu Brief for Poland. Była taka, stała się taka moda, to była jeszcze prezydentura Kwaśniewskiego i KIG, czyli Krajowa Izba Gospodarcza, ściągnęła tutaj, Takiego światowej sławy specjalistę od marketingu miejsc, Wally Olinsa, którego poznałem, robiłem wywiad, potem, potem za każdym razem, jak on był w Polsce, się spotykaliśmy i on stworzył y, taką strategię dla Polski. Zaczął planować strategię dla Polski, promocji Polski. Słowo Promo, promować Polskę to pojęcie stało się bardzo modne. Ja się od Olinsa nauczyłem bardzo wiele, w ogóle dowiedziałem się, co to jest marketing miejsc i pojechaliśmy z tą wiedzą w regiony. Czyli, mm -hmm. odwied no, jak teraz niedawno tu przyjrzałem, robiliśmy bardzo dużo konferencji, warsztatów. Yy, woziliśmy specjalistów z Hiszpanii, z Portugalii, właśnie Woli O'Leary między innymi. Yy, I to nam bardzo dobrze też zrobiło, jeżeli chodzi o budowanie marki, bo Brief for Poland był kojarzony właśnie z Briefem. Yy, więc. Robiliśmy dużo, nawet zrobiliśmy dwa takie międzynarodowe festiwale marketingu miejsc. Uważam, że ten temat jest bor, wa, w ogóle pogubiony w Polsce, bo w ogóle bez sensu rozegrany do tej pory, <śmiech> <śmiech> dlatego że y, słowo, pojęcie promować Polskę sprowadziło się do tego, róbmy fajne reklamy w CNN i BBC i Financial Timesie. A to nic nie znaczy dla przeciętnego Europejczyka czy, 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 czy w ogóle człowieka. Bo y, natomiast co znaczy? Znaczą marki produktów. Mhm. Bo jak mówisz Niemcy, to od razu myślisz Mercedes, BMW, mhm. nawet Oktoberfest i tak dalej. Jak mówisz Francja, to mówisz Paryż, sery, wina, szampan itd. Tak I tak dalej, i tak dalej. Nawet nawet y, nawet z całym szacunkiem, y, swoje marki mają Czesi czy, y, czy Węgrzy, prawda? Mhm. Natomiast jak mówisz, Polska na świecie, to zazwyczaj słyszył Holand zamiast Poland. Mhm. Natomiast y, skojarzenia są często bardzo, no, to się zmienia, ale nadal uważam, nie ma takiej sytuacji, ciągle to powtarzam, że jeżeli Europejczyk nie będzie miał w domu. W pracy albo w samochodzie, przynajmniej jednej rzeczy, o której wierzy, jest z Polski i dobrze mu służy, to nie będzie naszego kraju rozumiał, nie będzie go czuł, nie będzie z niczym kojarzył. Więc to były takie inicjatywy, właśnie szkolenia, warsztaty wokół marketingu miejsc. No i robiliśmy dużo. Rzeczy związanych w ogóle ze szkoleniami i warsztatami. Na już w tym okresie, już tutaj 5-6 lat temu, cały cykl konferencji poświęconych nowym mediom. Natomiast 9 lat temu, 10 prawie, powstał ten pomysł 50 kreatywnych i on się świetnie rozwija. Poniekąd. Zbudowałeś coś, i rzeczywistość zagrała ci na nosie, w tym znaczeniu, że tworzyłeś medium drukowane, medium tradycyjne, i w pewnym momencie zostałeś gdzieś przez okoliczności, przez, przez koniunkturę, przez zmiany na świecie zmuszony do zrobienia pewnego zwrotu. I jak się czułeś w, tej, w tym momencie, kiedy zorientowałeś się, że no, coś mam, co działa, już dobrych 10 lat działa, i nagle. Nagle muszę zacząć szukać czegoś nowego. Jak, jak się poczułeś w tym momencie? Fatalnie. Dzisiaj, z perspektywy już dwóch lat prawie, mogę powiedzieć to otwarcie oczywiście fatalnie. Na szczęście, wokół siebie mam ludzi, którzy, którzy widzieli sens w tych zmianach i, i przekonali mnie też do tego. I tak jak powiedziałem na początku, Marka zafunkcjonowała, i tak naprawdę powiem ci tak, liczy się marka. Reszta to są narzędzia, które powodują, że zarabiasz pieniądze dzięki nim, ale to, co my budujemy cały czas, ta jakość mam nadzieję, że to jest rozpoznawalne. I w tej chwili bardzo stawiamy na networking, na budowanie właśnie społeczności wokół na przykład startupów, przy czym nie lubię to, po, samego tego pojęcia, my, my mówimy o, o firmach kreatywnych. Także nie jest to na pewno taka sytuacja. Zresztą jak zadawałeś to pytanie, to przypomniało mi się, jak y, w 90 roku chyba y, w agencji reklamowej, takie jak Publicis, czyli jednej z największych sieci, mm -hmm. tu w Warszawie naszej, w Warszawie, jak otworzyliśmy biuro na to największą sensację Wzbudzała elektryczna maszyna do pisania. Kolejki się ustawiały, żeby tam popykać na tych, na tych klawiszach. Ona miała taką jak, taśmę do korekty, że można było zamazać literkę. <grym i, <grym I wszyscy chcieli <grym> to robić. O komputerach nie, nie, nie było za bardzo słychać jeszcze wtedy. I kto dzisiaj wie, co to jest elektryczna maszyna do pisania? Nikt. Więc dzięki Bogu nie wymyśliłem yy, i nie stworzyłem elektrycznej maszyny do pisania, tylko, tylko brief, którzy, który, jak mówię, może funkcjonować pod wieloma postaciami. Mhm. W jaki sposób przebiegał ten proces twórczy, budowania Nowych produktów pod, pod marką, bo gdzieś e, był ten moment, kiedy pewnie zorientowałeś się, no, że siłą rzeczy papier spada i jakby nie był wartościowy, to po prostu ten model biznesowy przestaje mieć rację bytu w tym segmencie i zacząłeś poszukiwać nowych możliwości. W jaki sposób kreujesz te, te nowe rozwiązania z zespołem, z ludźmi? Z tymi, którzy Cię wspierali, bo wspomniałeś, to jest bardzo istotne, że wokół Ciebie byli ludzie, którzy Cię wsparli i wzmocnili w tym momencie, tak. kiedy, kiedy czułeś ten kryzys. Tak, aczkolwiek aż tak bardzo tego bym tu nie, 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 nie podkreślał, że to był kryzys, bardziej to była też ewolucja, dlatego że oczywiście yy, yy, związane to było. Z takim, no, 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 no przykrością, że, że nie możemy już drukować. Nie, nie, nie stać nas na to, żeby drukować, ale ja myślę tak, że jeżeli to tak właśnie mówisz, jak proces twórczy, jak powstają pomysły, to zazwyczaj to nie jest tak, że wiesz, przychodzisz o godzinie dziewiątej, bierzesz ludzi i ciężko pracujecie i wymyślacie coś. Owszem, ja uwielbiam burzę mózgów i pracę w grupie. Ale zazwyczaj to jest tak, że te pomysły przychodzą z czegoś, jakby z zewnątrz, z pewnej sytuacji. Czyli na przykład 50 kreatywnych to był pomysł, nie wiem czyj, ktoś nagle powiedział w redakcji: Słuchajcie, zróbmy takie zestawienie 50 osób, które naszym zdaniem są najbardziej kreatywne w biznesie. I na tej zasadzie znalazła znalazł się tam Irena Eris, Piotr Felkel, mhm. czy Jurek Owsiak na przykład. Na pierwszym miejscu chłopaki z CD projektu, czyli Wiedźmin, mhm. I, i tak przez 6 lat po prostu robiliśmy zestawienie, I, 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 i nagle okazało się, że raz, że rośnie nam submarka, a dwa, że to jest świetny wehikuł dla y, firm, żeby się przy, w tej submarce ogrzać. Mhm. Bo y, cała pięćdziesiątka kreatywnych. Bazuje na tym, że my dajemy szansę firmom dużym, już dojrzałym, pokazania, że wspierają rozwój tych mniejszych firm. Mhm. Czyli teraz zresztą tu w Workinie, gdzie nagrywamy tę rozmowę, w naszej nowej siedzibie, mamy przestrzeń do tego, żeby robić spotkania, żeby budować te kontakty, ten networking. Bardzo zależy mi na tym i zapraszam do um, zgłaszania pomysłów. Kolej, mieliśmy spotkanie we wtorek, tydzień temu, na temat content marketingu. Spotkanie, które ma bardzo fajny, luźny charakter, który udało się za tym pierwszym razem stworzyć. Mam nadzieję, że tak będzie, że owszem, Norbert Killen. Miał tam krótką prezentację, opowiedział o swoich doświadczeniach z konferencji w Stanach na temat content marketingu. Bardzo interesująco, ale potem zerwaliśmy te y, konwencje, katedra i słuchacze, i zaczęła się naprawdę rozmowa, dyskusja. Zaczę, moderowałem akurat to i rzeczywiście ludzie chętnie opowiadali o sobie. Za 27 z kolei będziemy mówili o y, sztuce prezentacji. Jedną z takich obserwacji, którą mam, to jest to, że bardzo często te osoby, które zgłaszają się teraz do pięćdziesiątki, to są ludzie, którzy mają świetny pomysł, a nie umieją o nim opowiedzieć. Nie umieją. Teraz daliśmy szansę wypowiedzenia się w dwóch tysiącach znaków, czy w dwustu znakach. I, 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 i naprawdę... Człowiek to czyta i nie, nadal nie wiesz, co to jest za pomysł, co to jest za, za, za projekt, który, który oni zgłaszają. Więc sztuka zaprezentowania swojego pomysłu wydaje mi się jest bardzo, isto bardzo ważna i będziemy 27. o tym rozmawiać, tym bardziej, że mamy świetną partnerkę do tego, czyli Claudia Tolman, która nam y, robi na przykład, nie ma relacji wideo z takich spotkań. Trochę to przypomina te sytuacje w sądach amerykańskich, gdzie nie ma zdjęć, tylko rysunki. Do tego taki jest pomysł. A ona właśnie rysunkowo nam, nam, mhm. nam robi takie podsumowania, podrysowania. A kto może przyjść na takie spotkanie i jak to wygląda? Bo ja dostałem zaproszenie jako jeden z 50 tak. kreatywnych, ale czy to jest zamknięte spotkanie, czy ono ma jakiś charakter otwarty? Jaki jest ten walor? otwartości i, i też biznesowości tego wydarzenia. Spotkanie jest robione, spotkanie są robione głównie z myślą o laureatach 50 kreatywnych, więc wysyłamy zaproszenia do wszystkich tych 600 ponad osób i, i z zastrzeżeniem, że jesteśmy w stanie przyjąć pie pierwszych 25 osób, które się zgłoszą. Niestety, bo jesteśmy jedynie ograniczani miejscem, ale też i formą, dlatego że jeżeli to by było 150 osób, to już nie osiągniesz, zresztą wiesz doskonale, tej, tej interakcji. Ale dopraszamy, dopraszamy naszych partnerów, e, co też ma swoje, czyli duże firmy. E, w tym przypadku e, w pierwszego spotkania byli nasi partnerzy z Wedla, z Millennium, e, z Orlenu, z Iwaja, e, e, Facebooka. <coughs> Bo to jest też szansa takiego osiągnięcia takiego syndromu Dawida i Golia. Ja myślę, że tego najbardziej trzeba. Tego rynku, który my próbujemy zagospodarować projektem 50 kreatywnych. Ten rynek jest korzystny dla dużych firm, bo one mogą znaleźć partnerów technologicznych, głównie w tych mniejszych firmach. I za niewielkie pieniądze wprowadzić u siebie wręcz rewolucyjne zmiany. I w drugą stronę te młode, małe firmy mogą poszukiwać i znaleźć partnerów dużych, którzy będą chcieli ich finansować. Na LinkedInie masz napisane: Szukam osób, pomysłów, spotkajmy się. Tak. To, jest, to jest taka bardzo otwarta deklaracja która mnie zaintrygowała, szczerze mówiąc. Ja chyba ciągle szukam inspiracji. Ciągle szukam inspiracji poznajmy się. Tak. Coś takiego. Tak właśnie zapamiętałem. Uh -huh, Jak pierwszy uh -huh. raz to zobaczyłem, pomyślałem bardzo odważna, bardzo odważna myśl, a potem sobie pomyślałem niewiarygodne, prawda? Prowadzisz tyle lat biznes, jakby cały czas masz świadomość tego głodu, nowych inspiracji, nowych ludzi. Teraz wspominasz o projekcie mocno networkingowym, który też opiera się na kontakcie między ludźmi. Jaką rolę uważasz w biznesie mają Twoim zdaniem właśnie te kontakty z ludźmi? Najważniejszą. Najważniejszą. Pomysły powstają, moim zdaniem, właśnie ze spotkań ze, z ludźmi. Yy często mamy takie sytuacje, że widzimy jakieś rozwiązanie i mówimy Boże, jakie to proste, dlaczego na to nie wpadłem. Nie chcę tu oczywiście przesadzać tym, bo ja ciągle uważam, że raz, że jestem na początku drogi, dwa, że po prostu rano wstaję i przychodzę do pracy i pracuję i, i, i po drodze różne rzeczy się zdarzają, ale naprawdę uważam, że Słuchanie ludzi jest najważniejsze. Ja dużo gadam, za co ciągle siebie karcę gdzieś tam w duchu. Natomiast prawda jest taka, że trzeba słuchać, i z tego słuchania, wiesz, to, to jest tak jak yy, zestawienie dwóch różnych poglądów yy, rodzi najlepsze pomysły. Różne, różne postawy rodzą najlepsze pomysły. Stąd na przykład uwielbiam, jak mówię burzę mózgów, lubię wtedy słuchać lubię dowiadywać się nowych rzeczy bo one inspirują do do wiesz, do rozwiązań jest taka firma niedawno w innym wywiadzie o tym mówiłem muszę do nich wrócić jest książka, pff, nie wiem, firma nazywa się Ideo. Mhm, jasne. A oni jasne. kreują, kreują tak, nowe rozwiązania. Tak, tak. Z nimi współpracował tak. Steve Jobs. Tak. O, o, oni pracują na zasadzie burz mózgów. Tak. Jest cały rozdział poświęcony temu, jak wypracowali, jakie techniki wypracowali. Bo jeszcze jest jedna taka fascynująca rzecz, że bardzo niewiele rzeczy, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o... Nawet stan naszego ducha dzieje się z nas samych. Mhm. I takie odkrycie na moją miarę, że z zewnątrz, zasilenie z zewnątrz jest niesłychanie ważne. Niedawno spotkałem tutaj człowieka, z którym będziemy współpracować, który właśnie uczy ludzi tego takiego zdrowia psychicznego w pracy. Mhm. Ja to i rozmawialiśmy nawet, że są pewne dozwolone środki farmakologiczne, które wspierają mhm. substancje, które... Neotropiki. Tak, tak nie mhm. szkodzą zdrowiu mhm. i... Bo co tu dużo gadać. Nasz mózg to jest taka już y, tradycyjna i taka przestarzała maszyna, mhm. która y, myśli tylko o tym, żeby nam było wygodnie i bezpiecznie, więc nam ciągle podpowiada... Co nam zagraża, natomiast bardzo niewiele czasu mózg poświęca na te pozytywne rzeczy. Jeżeli tego sobie nie uświadomisz i nie z zewnątrz zasiliście się w pozytywne rzeczy, to to jest tak, jak jest. No. Czyli, że naszą tożsamość w zasadzie budują odbite zachowania, inspiracje i, i energia płynąca od innych osób? Absolutnie tak. Mm. Absolutnie tak. Niesamowite. A a co ciebie utrzymuje w energii i w tej dynamice, bo od pierwszego naszego kontaktu byłem pod wrażeniem, że szybko odpisujesz, szybko to wszystko się cały czas dzieje i tutaj też masz w sobie tyle tej energii i skąd ta energia płynie? Prowadzisz biznes ile lat, powiedz dokładnie. No, sam, samodzielnie mhm. biznes prowadzę. 21 lat. Prowadzisz biznes 21 lat. No właśnie. Ale też, to też jest dobre pytanie, dobre, dobre pytanie, bo czy samodzielnie. Ja zawsze miałem fantastycznych ludzi, którzy którzy mi pomagali. I to, to, to była um, Agata Chmielecka, która była dyrektorem tutaj zarządzającym w Briefie przez wiele lat i, i dużo jej nie zawdzięczam. Potem moja córka gata też, która w tej chwili jej mąż, który też. Wiesz, ja, ja nie wiem, czy mam dużo energii, wydaje mi się, że czasami wręcz przeciwnie. Natomiast, natomiast mam chyba takie wyniesione z domu poczucie obowiązku, które mi może dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że na przykład odwołałem spotkanie, bo mi się nie chciało. Mhm. Jeżeli jestem umówiony, to jestem umówiony, koniec. Kropka. Wstaję i idę. Więc yy, skąd czerpię energię? usłyszałem niedawno takie, przeczytałem yy, takie zdanie, nawet pytałem o to ludzi na Facebooku i zorientowałem się, że nie wszyscy to rozróżniają. Co, co ważniejsze? Motywacja czy siła woli? Mhm. Dlatego, że mówi się, nie biegam, bo nie mam motywacji. A motywacja nie jest potrzebna. Jest potrzebna siła woli. Czyli taka postawa, coś postanowiłeś, robisz to. Motywacja zawsze może się skończyć. Jeżeli robisz coś dla dziewczyny, dla kobiety, ona przestaje cię kochać, to ty umierasz z tym pomysłem, mm -hmm. czy aktywnością, bo po prostu nie masz motywacji. Natomiast jeżeli wyrobisz sobie nawyk, taki mikro nawyk, mm -hmm. życie, sorry, że zacząłem strasznie zdaje się filozofować, pewnie już nikt tego nie słucha, ale... Myślę, że wręcz przeciwnie. Życie... Życie składa się z takich mikronawyków. Gdzieś mm -hmm. też przeczytałem, że życie to nie jest to wielkie coś, co się wydarzyło w Twoim życiu raz, dwa czy trzy razy, to wielkie o czym wspominamy. To prawdziwe życie to jest codzienne, małe czynności. Ja na przykład mam 11-letniego syna, który nie, ch nie, nie lubi czytać, a tak eufemistycznie to nazwijmy. I ja że umówiłem się z nim. Że on przeczyta pięć stron codziennie, czegokolwiek, podręcznika, książki. Yy, może czytać to samo, ale pięć stron. No to samo to, to źle powiedziane. Bo na co to jest obliczone? Że wejdzie mu to w nauk i któregoś dnia on przeczyta kolejne pięć, a potem jeszcze pięć. I, i bo jeżeli tego nie spróbuje, to mhm. nie pozna. Czyli Twoją motywacją do pracy, do rozwoju jest też pewnego rodzaju nawyk? Czy tym, tym motorem napędowym? Yy, tak bym mógł powiedzieć. No wiesz, yy, naprawdę czasami się zastanawiam, dlaczego to robię, tak? Każdy się zastanawia, mm -hmm. dlaczego to robię. Tak. I nie mam na to odpowiedzi. Hmm. To jest po prostu... No trudno tego, trudno tego... Poza tym jestem absolutnie przekonany, że nie lubiłbym takiego stanu, że na przykład... Jestem w ciepłych krajach, leżę na leżaku i nic nie robię. Mm -hmm. <laughs> Czułbyś, że to wnosi mało sensu? Mało byś pewnie też miał kontaktu z innymi ludźmi. O to właśnie, bo właśnie, bo to nie o to nadchodzi. czy czułbym, że to, że to nie ma sensu, ale naprawdę najlepszy... Zobacz, spotkaliśmy się, rozmawiamy i to jest bardzo przyjemne doświadczenie. Nie ma przyjemniejszego doświadczenia niż spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, dowiadywać się o jakichś rzeczy. Nawiązując z punktu widzenia fizjologicznego, nasz mózg uwielbia to. Mm. Bo nas, nasz mózg uwielbia się dowiadywać. Dlatego ludzie na przykład wpadają w naukę rozwiązywania krzyżówek. Właśnie dlatego, że, że to dla naszego mózgu mm -hmm. sprawia to przyjemność, a, a to jest tak naprawdę ten... ten yy... Główny mechanizm, który nas napędza. No, to jest też ten mechanizm, który spowodował, że wpadłem na pomysł, żeby nagrywać podcast. Właśnie no dlatego, widzisz. żeby mieć dobry powód, żeby poznawać super ciekawych ludzi, którzy zrobili coś absolutnie nietuzinkowego i znaleźli w sobie zapał, żeby coś wykreować od zera, bo też. Zawsze fascynowali mnie ludzie, którzy zamieniają pomysł w byt. Mhm. Tak? Tym bytem może być marka, tym bytem ja. może być fabryka, tym bytem może być grupa ludzi, i to jest to wszystko się zaczyna gdzieś w głowie, czy w sercu, czy gdzieś na przecięciu, i nagle się orientuje, że jest coś, co żyje w, w tożsamości wielu osób, a tak naprawdę zostało wykreowane przez jakąś wewnętrzną siłę jednej osoby. Teraz ja popłynąłem filozoficznie, ale to prawda. To jest właśnie ta energia. A co poza rozmowami z ludźmi jest dla ciebie inspiracją do rozwoju, do czytania? Jest takie pojęcie, to zresztą z książki Malcolma Gladwella. Punkt przełomowy, mhm. gdzie on tam pisze właśnie jak to jest. Mówiąc, oglądałem trzecią, teraz synem część. Hotelu Transylwania, takiego animowanego filmu, świetny. I na koniec jest. Czekaj, jak to jest, że na, na koniec jest wybierana. A, jest walka na piosenki. Zło, dobre mówiąc, w dużym skrócie, zaczynają grać różne utwory i utwory, które jakby dominują, powodują, że przegrywa dobro, a zwycięża zło, i a potem się sytuacja odwraca i wygrywa piosenka, czy melodia, czy utwór, makarena. Mhm. I rzeczywiście o tym pisze też Gladwell już parę lat temu. Był taki rok, że wszyscy ludzie na ziemi tańczyli Macarena. Mhm. I teraz jest pytanie: u, dlaczego? Mhm. Dlaczego niektóre idee, myśli zaszczepiają się tak w ludzkich umysłach, a inne nie? I z kolei e, e, właśnie w tej książce, nie pamiętam teraz tytułu, poświęcone ideo. ideo. jest właśnie to pojęcie, a może nie, może jednak to u Gladwella właśnie, że on mówi. Że co my znamy z marketingu szeptanego, że po cholerę informować 2 miliony ludzi. Wystarczy poinformować informować tysiąc ludzi, ale właściwych ludzi, ludzi Mawenów, takich chaby, które ja na przykład należę do takich ludzi, jeżeli chodzi o branżowe książki. Jak ja coś czytam i tam mnie zaczyna wciągać, to każdy niestety spotkany przeze mnie człowiek musi się o tym dowiedzieć. Bo ja mówię, słuchaj, czytałeś to? Bardzo fajna książka. No to mamy to samo. Możemy, możemy się wymienić na książki, ale to powiedz, powiedz poza tą książką o ideo, której nie czytałem. Gladuela znam. Bardzo ciekawe. Uh -huh, Wszystkie uh -huh. książki są bardzo interesujące. Tak, tak. Co jeszcze jest takiego na liście twoich, jakbyś wstecz pomyślał ostatnie... 21 lat prowadzenia biznesu. Mm -hmm. Co najbardziej cię zainspirowało? Ale musisz to książka? W książkach, tak. Yy, Graduela wymieniłem, chociaż Graduel trochę już tam się zrobił przestarzały. Oczywiście cały. No, nie będę tu oryginalny. Steve Jobs i te, te książki, które o nim powstały. Yy, wracam. Yy, ja lubię takie książki. Trochę psychologizujące. Jest, są dwie książki fuck It, teoria i fuck It, terapia. Bardzo polecam. Zresztą słowo FAK stało się strasznie popularne w tytułach, bo z kolei teraz to niedawno czytałem subtelnie mówię FAK, tak. taką książkę. To ten też czytałem. Tak? No mówiąc mhm. właśnie, i to tego typu książki one nie są w prosto biznesie. Ale mówią o pewnych mechanizmach. Myśmy byli magazynem, który jako jeden z pierwszych w Polsce tutaj z Rafałem Ome zresztą profesorem zaczęli głośno mówić, robiliśmy nawet konferencję w Sopocie o, y, 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 o y, Boże o jak to? Neuronauka? Neuro, na, neuromarketingu. neuromarketingu. O neuromarketingu. Mm -hmm. Mm -hmm. I to mnie też bardzo zafascynowało, że Właśnie tam pamiętam, takie pytanie się zadaje, dlaczego konsument na półce, na której stoi 17 rodzajów pasz do zębów, wybiera tę jedną, a, a, a nie inną? Przecież nie studiuje tej zawartości i tak dalej. Jasne, często ta reklama mu się wbiła w głowę i tak dalej, ale decydujący moment zawsze jest przy półce. Mm -hmm. I jeżeli nie ma promocji, bo wtedy to na 70% akurat kupi to, co jest promowane przez ładną dziewczynę, jeszcze mhm. do tego przecież nie, nie kupi od ładnej dziewczyny, bo przez to tak, jakby powiedział, że go nie stać. Mhm. Więc nie może się tak zachować. Natomiast y, wybiera tę, a nie inną, z powodu tego, że. Kolory opakowania mu się z czymś. Kształt. Mu się z czymś kojarzy. Często z dzieciństwa, z bajkami, z tym, co jest w mózgu. I my to wybieramy sięgamy nieświadomie. My nie wiemy, dlaczego to tak do końca. Re, re, realnie o tym mówimy. Yy, także od bardzo dawna szukam właśnie takich, takich książek, siła nawyku, na przykład. Te, te, tego typu rzeczy, że pewne rzeczy można teraz. Wpadłem na medytację, uwielbiam medytować i. Super. No, i, ten temat nas łączy. I mocno. chyba też mhm. już wiem, co to znaczy. A wiem to też dzięki takiej książce właśnie Siła medytacji, bardzo prosta mhm. książeczka, napisana. Nie pamiętam autorki. Taki bardzo prościutki sposób, która bardzo ośmiela mhm. do medytowania i doświadczam tego, że to działa. Super. Co zyskujesz dzięki medytacji? Powiedz. Słuchaczom, sceptykom, yy, potrafię sobie poprawić nastrój. Mhm. Dlatego, że wiem, że po pierwsze, wszystko jest właśnie w mózgu. Mówię często to, to słowo, nienawidzę tego narzędzia, bo to narzędzie, oczywiście, ono jest bardzo funkcjonalne i potrzebne, natomiast ono rzeczywiście nam zawraca strasznie głowę, mhm. jeżeli chodzi o naszą świadomość. Mhm. Bo przecież. Wieczorem, jak nie możesz zasnąć, to nie myślisz o tym, co było przyjemne, tylko to będzie nieprzyjemne jutro. Mhm. A więc, Ale on to robi w dobrej wierze, mhm. bo chce cię ostrzec. Tak. I właśnie medytacja to jest sposób na to, żeby te myśli albo w ogóle zniwelować, a jeżeli nie, to tak jak oni często piszą w tych książkach, żeby je potraktować jak chmury na niebie. Ona mhm. widzisz chmurę, ona przepływa. A ty staraj się nie mieć do niej stosunku. Jest. Jest taka, jaka jest. <tuduje> poza tym, my się yy yy koncentrujemy yy, yy, yy. i to też teraz niedawno z czytanej książki. Yy, my, tylko kilka książek czytam jednocześnie, więc często mm -hmm. mam problem z tym. My, się koncentrujemy, my, nasze życie składa się z tego, na czym się koncentrujemy. Mm, absolutnie. Prawda? Tak. Bo i jeszcze jest jedna rzecz, że. Chociaż to, to, to jest ciekawe, życie składa się z tego, na czym się koncentrujemy, więc trzeba się nauczyć, zmienić jakby ten kierunek. Tak, zarządzanie sobie. uwagą. Zarządzanie uwagą. Bo myślisz, jest dla ciebie ważne tylko to, co widzisz, i co, co czujesz. Tak? Natomiast a, a obok istnieje fantastycznie wielki świat, którego w danym momencie przecież. Skoro nie widzisz, to dla ciebie nie istnieje. Więc dlaczego nie zmienić kierunku patrzenia tej świadomości na te rzeczy, które są fajne i, i, i inspirujące. To jest, Ale prawda, jak to, jak, jak, jak jesteś tam i jakby przepracowałeś to i czujesz i doświadczyłeś tego, to brzmi to bardzo racjonalnie. A mam takie... Wyobrażenie, taką fantazję, że jeżeli słuchacze i osoby, które nas oglądają, słyszą to po raz pierwszy, to mogą myśleć, że to jest jakieś szaleństwo. Tak, tak. Jakby o czym, o czym no, oni w ogóle tak. mówią? Jakie zarządzanie tym, co widzisz, czego nie widzisz? To jest ciekawe. Niemniej jednak powiem tak, dla mnie też medytacja była takim momentem, w którym udało mi się odpiąć od tego takiego syndromu niedzieli, mhm. tego poczucia, co się wydarzy w poniedziałek, tak. a druga rzecz, że yy, kiedyś jakoś. Potrafiłem się zirytować przez kłopoty. Tak. A, a teraz już. I widzisz, widzę te, że powiedziałeś że... coś bardzo fajnego i mądrego. Właśnie o tym, yy, że słuchacze mogą pomyśleć, że my tu pieprzymy. Kłopoty. No, dokładnie. Ale. I to, I to jest fantastyczne, jak się przekonasz do. Do poczytania trochę na temat tak. medytacji. Jest taki autor Tole. Tak, Eckhart Tole. Tolle. Tak, potęga teraźniejszości. Potę, Nie, niesam, potę, Niesamowita. Potę, potęga teraźniejszości. I też, ja to jeden z pierwszych autorów, które czytałem, mhm. i musiałem się przemóc. Ktoś mi o tym opowiedział. Pamiętam, byłem w Sopocie, to było dawno temu. Wziąłem tę książkę, no ja przyszedłem kolejna nie? amerykańska książka w stylu od jutra twoje życie już nie będzie wyglądało tak. tak samo. Ale w pewnym momencie, bo potem wróciłem do niego, gdzieś tam powoli, powoli, i uświadamiasz sobie, że to, to jest ta historia Tole jest taka, że to był człowiek, który był na samym dnie. Prawda? I pewnego dnia rano. Powiedział, powiedział, jego mózg dał mu do zrozumienia, i w myślach wypowiedział takie słowa: Nienawidzę go. Ja go po prostu, tego faceta, co leży na tym łóżku, nienawidzę. Mhm. I też ktoś może powiedzieć, że to jest bzdura, ale uświadomcie sobie, bo on wtedy sobie uświadomi. Zaraz, to nas jest po prostu dwóch. Mhm. Jest ten, który. Jest tym lujem tak. <laughs> ostatnim, i jest jeszcze coś. I to jeszcze coś to jest świadomość. To nie jest mózg, tylko świadomość. A tole, chyba czy, czy w ogóle wyższa szkoła jazdy, to to, że jest jeszcze trzecia nad tym wszystkim osobowość, byt. Czyli jest ten racjonalny byt. Jest, ta, jest świadomość, która jest obok nas, która nam pozwala stanąć obok i obserwować siebie. I jest ten byt jak to się nazywa w, w tym, lśnienie? Czy mm -hmm. O, tak, tak. Lśnienie. Tak. Czyli podobno to jest najszczęśliwsza rzecz, jaką możesz w tak. życiu osiągnąć. Tak. Ani seks, ani tak. alkohol, ani hulanki. Pewnego takie, tak, takie oświecenie, ale Oświecenia. takie tak tak tak, 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 tak. No właśnie, to jest, Stolle to bardzo też polecam. Za pierwszym razem... Byłem sceptyczny, przeszedłem i wydaje mi się, że nic nie zrozumiałem. Uh -huh, uh -huh. Ale ze dwa lata temu, po dziesięciu latach, przeczytałem tę książkę ponownie i nagle wszystko się poskładało. To jest niesamowite. Powiedzisz, bo, bo nawet ja pewnie nie osiągnę nigdy tego trzeciego bytu, tego trzeciego poziomu, ale nawet jeżeli masz świadomość tych dwóch, to też jest odpowiedź na to, dlaczego. Być może ludzie, którzy tego słuchają, odrzucą to, bo oni są na poziomie właśnie tej świadomości, nie świadomości, tylko tego racjonalnego myślenia. A racjonalne myślenie mówi, że no, trzeba znowu zarobić kasę, trzeba opłacić zamieszkanie, trzeba to, trzeba tamto, trzeba tamto. Eee, I. E, i, i, i i, I o czym oni tu mówią, o jakiś, wiesz, mhm. tak samo jak dla mnie, powiem szczerze, ten trzeci poziom też jest niewyobrażalny. Jestem go bardzo ciekaw, jak to może być, że człowiek e, po prostu wygodnie sobie siedzi czy leży i ma wszystko. Tak, jest to ta, prawda, jest w zgodzie, w zgodzie z tym, co jest, <laughs> tak, a niczego nie potrzebuje. Tak, tak, niczego się nie boi, tak. dla wszystko jest naturalne i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite. Jak, jak zejść na ziemię z, z oświecenia teraz? Zastanawiam się. Jaki w twoim, w twoim życiu, w tym zawodowym, właśnie w prowadzeniu briefu, w kreowaniu briefu, był taki moment, w którym poczułeś największą dumę, największą satysfakcję, właśnie z tego dzieła dokonanego. <laughs> Wiesz co, Do tej pory. Oczywiście ja protestuję <laughs> przy. przy... Dzieło, i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja mam jeszcze taką jedną. Może to też jest mm -hmm. napęd. Niewiele osób mi zresztą wierzy, że ja ciągle mam wątpliwości i taki niedosyt, ale nie negatywny niedosyt, że krytykuję, tylko mnie się wydaje, że nam się uda coś zrobić fajnego. Jakieś wydarzenie, gala, wszyscy podchodzą, gratulują, stary, świetny, i tak dalej. To ja się z tego powodu cieszę, ale z drugiej strony myślę sobie, gdzieś tam poświadomości świadomości pewnie ma jakiś interes, że tak mówię. No było może fajnie, ale nie do końca. To, to także to czy ja miałem taki, taki moment... Taki sceptycyzm mocny. Taki, tak, aczkolwiek, też nie mocny, bo mówię, to nie jest negatywne mhm. uczucie. Natomiast, natomiast ja, jakie miałem... Momenty triumfu. Czy takiego samopoczucia, saty poczucia satysfakcji. <laughs> myślę, że to jest cały czas taki mm -hmm. proces, wiesz, poczucia satysfakcji, mm -hmm. bo jeżeli chodzi o całe to życie moje zawodowe, ja naprawdę jestem z niego zadowolony i spełniony i, i mam tego dowody i, i, i ten. Natomiast, no to nie, nie będę mówił, że tym bardziej, że ja, ja jestem bo po stronie tych, którzy dają nagrody innym. Ja dwa razy w życiu, trzy razy w życiu, dostaliśmy nagrodę: raz za na układkę roku, raz ja osobiście dałem no, temu we Wrocławiu mosty, które tam łączą coś tam. I dostałem też nagrodę PR-ową za PR po wprowadzeniu firmy. A tak to zazwyczaj ja daję, wręczam wyróżnienia. <grybujesz> Ale to na pewno też były przyjemne momenty. Mhm. A z perspektywy niesamowitych doświadczeń, które masz na przestrzeni tych lat i też tego, że osobiście doświadczyłeś przeobrażenia przeobrażenia i doświadczasz przeobrażania mhm. swojej firmy czy swojej, czyli swojej, jakbym, pewnego rodzaju misji, co byś powiedział o sobie, która gdzieś. Pierwszy raz zderza się z takim wyzwaniem, kryzysem. Jest, jest jakiś przedsiębiorca, który nas słucha, który wiesz, prowadzi firmę 5 lat, idzie mu dobrze, zaczynają się robić pierwsze problemy, myśli może, że już wszystko osiągnął i zaraz wszystko rybnie. Jak sobie w takiej sytuacji poza medytacją poradzi? E, nie, 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 nie będę oryginalny, nie dam żadnej oryginalnej rady. Mhm. E, mogę tylko powtórzyć. To, co nieraz mówiłem i co mówią wszyscy, którzy właśnie, którzy osiągnęli sukces. Ja zrobiłem kilkaset wywiadów w swoim życiu. Zazwyczaj to są wywiady z ludźmi, którzy coś w życiu osiągnęli. I z tych wywiadów płynie jeden prozaiczny wniosek. Nie przeklinamy u Ciebie, więc. Możesz przeklinać. Tak. Jak nie robisz tego bez przerwy. To... Nie, nie, nie. I śmiało. Nie, bo te, bo W tym kontekście myślę, to, to jest dobrze. Ten, ten jedyny, jedyny jakby warunek <grym> to jest zapierdalać. Po prostu. I to, czy komuś się to podoba, czy nie, czy ktoś uważa to za bzdurę, czy nie. Owszem, można dostać spadek, <grym> można przez przypadek zarobić jakieś pieniądze ale zazwyczaj one się długo nie trzymają jest też taka książka Szczęście Szczęście to nie jest nie harlekin tylko naukowa książka na temat tego jak ludzie pojmowali szczęście przez wieki też nie pamiętam autora ale bardzo znany potem ten który wymyśl, opowiedział też o koncepcji słonia i jeźdźca mówiąc o podświadomości, że to jest taki tłusty słoń, na którym siedzi świadomość, yy, czyli chuderlawy jeździec, który mówi, dziś wieczorem nie zapalę, bo to jest niezdrowe. Przychodzi mm -hmm. wieczór, a słoń i tak ma taką siłę, że wychodzi na mm -hmm. balkon i, i każe ci zapalić. Mm -hmm. Więc ja nie wiem, to. jak on jak się nazywa. I on zaczyna tę książkę Szczęście od takiego porównania. Mówi, <laughs> co byś walał? Wygrać milion dolarów, dziś lotto, na loterii, czy mieć, nie daj Boże, wypadek, kręgosłup, do końca życia jesteś warzywo? A... No więc oczywiście odpowiedź jest prosta. On mówi tak, że po pół roku jeden gość i drugi, jeden co wygrał, drugi co miał wypadek, jeżeli chodzi o poziom szczęścia, znajduje się mniej więcej na tym samym poziomie. Mhm. Dlatego, że ten milioner już się rozwiódł z żoną. Już, już wszystko pytał, za... już go okradli. Już go okradają, tak. już ma ochronę, już y, martwi się, że za chwilę pieniądze się skończą. A ten leży w łóżku i ma wielką radość, że za chwilę mama przyjdzie, pochyli się nad nim. On wtedy czuje wielkie szczęście. I to jest tak jak, jak w tym powiedzeniu, że człowiek nie świnia. Zje wszystko, do wszystkiego się przyzwyczai. Stary, ale z tej rozmowy to się zrobiła jakieś w ogóle pseudo-psychologiczne dywagacje no o, o życiu. No i o to chodzi, wiesz, znaczy, wiesz, banały z pierwszej z brzegu książki poradnikowej to już za nami. No tak. Trzeba czerpać z takich zasobów, które tutaj mamy, też dlatego zależało mi na naszej rozmowie. I właśnie to tylko, zakończmy to tym, że. Bo pytałeś o tę to, o to, to, radę. Rzeczywiście tak. z tymi ludźmi, z którymi rozmawiam, zawsze wychodzi na to, że poza przypadkami absolutniego jakiegoś szczęścia, niezasłużonymi często, to jest po prostu praca i, 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 i sens tego widzenia tego y, sensu. My, my na przykład to, co robimy, ja, ja to pytanie swojej załodze zadaję bez przerwy. Mhm. Pytanie. Y, Dlaczego ludzie mają nas kupić? Mm -hmm. I odpowiedź na to pytanie jest fascynująca, jednocześnie jest rozwiązaniem, dlatego, że teraz czytam taką mm -hmm. książkę model Brand, model Brand Voice, zdaje się, mm -hmm. i ona jest o, o tym, że kto ma sukces w sprzedaży? Sprzedawca, który przychodzi i słucha i wie, że bohaterem nie jest jego produkt, Bohaterem jest klient. Mhm. I on ma, i, i ten sprzedawca ma przed nim roztoczyć taką wizję, taką opowieść, w którym on jest bohaterem. Mhm. Nawiasem mówiąc, ten autor jest scenarzystą filmowym mhm. i opowiada o siedmiu takich krokach w budowaniu o, o opowieści, takich punktach przełomowych, które są w każdym dobrym filmie. W każdym. Mhm. Na przykład, introdukcja bohatera, mhm. przedstawienie bohatera. Jeżeli mhm. tego nie zrobisz. W ciągu 15 minut nie pokażesz na filmie, w filmie, z jakim problemem musi zmierzyć się bohater, to przestać ten człowiek przestaje się interesować. I wtedy, jak wiesz, jaki ma problem, to musisz przedstawić przewodnika, którym pomoże w tym. Ten przewodnik przychodzi z pewnym planem, który rozwiąże jego problem. I teraz on podejmuje walkę i wygrywa. Mhm. To jest wszystkim sprzedawcom. I to jest hit. A wiesz co, jak, jak mówiłeś o tym, o tym wątku, że trzeba zasuwać, pracować po prostu, to nagle, nagle sobie uświadomiłem, bo myślałem, co robić, no bo pojawia się ten kryzys. Jestem przedsiębiorcą, tak. pojawia mi się kryzys i chyba właśnie metodą na wtedy to jest dokładnie to, czyli... Nie zastanawiać się nad tym problemem, po prostu Za, iść do przodu. Mało Zmienić tego, tego robić cokolwiek wtedy. A. Czyli nawet zaczynać A. dzień od bardzo prozaicznych rzeczy, ale robić je, dlatego że, nie wiem, to jest odpowiadanie na maile na przykład. A. Dlatego, że tam nagle znajdziesz mail, który pokaże ci jakąś, jakieś rozwiązanie. Coś ciekawego. jeżeli masz kryzys, to oczywiście też truizm, przez same... Głupoty gadam tu, ale trudno. Ale naprawdę, jeżeli masz kryzys, no to na logikę. Jeżeli nic nie będziesz robił, to on się nie, nie rozwiąże. No tak. Rób cokolwiek. Amen. Amen. Także czujmy nasztem. Dobrze. Nie, bardzo mi się to podoba. Grzegorz. Te... Aż nie chciałbym, nie chciałbym kolejnymi pytaniami niszczyć tego, co tutaj powstało w tym I Tak, będziesz pokoju. musiał to skrócić. No nie wiem, ja to lubię takie długie. Tak. Także i, i moi słuchacze. Jestem pod wrażeniem, też cierpliwie słuchają tych godzinnych, półtora godzinnych rozmów, oh. bo to jest tego typu właśnie grupa. Także serdecznie im za to dziękuję z tego miejsca, ale też Grzegorz dziękuję Tobie za tę rozmowę, bo, bo pełna głębi i czuć w niej wiele, wiele lat doświadczeń i takich głębokich przemyśleń, które czuję, że mogą posłużyć i zapracować właśnie dla tych osób, które może są gdzieś wcześniej albo borykają się właśnie teraz z wyzwaniami. Także krótko mówiąc, hola do przodu, działać. I się nie zastanawiać za dużo. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Też tak, bardzo dziękuję.